Hej, hej, cześć, z tej strony Docentus, witam w kolejnym odcinku z tipsów i trików w Minecrafcie 1.9, 1.8, 1.9 i moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się stolikami. Pokażę wam, jak zrobić takie stoliki na nowych blokach. Dobra, pierwszy stolik, który tutaj mamy, to jest stolik, tak, z pałeczki Endu. Czyli robimy go, ja tutaj może na boku zrobię dwie pałeczki obok siebie, przerwę kolejne dwie i teraz będzie nam potrzebna, macie dwie możliwości, jeżeli gracie na survi, to tutaj możecie sobie położyć nić i wtedy na górę bez problemu sobie położycie dywanik w ten oto sposób, tutaj i tutaj, och, nie trafiłem. Ale widzicie, tutaj nie mogę już położyć. Jeżeli będzie nić, to no to nić i na nić położyć i będzie stolik. Natomiast mamy taką możliwość, jeżeli piszemy komendę give i teraz tak, odstęp docentus, czyli nazwa swojego niku i b-a-r-r-i-r, boom. I wtedy w ekwipunku pojawia nam się blok bariery. Jak weźmiecie go do ręki, to wszelkie bloki bariery, które macie już postawione, będą widoczne. No, jak go wyłączycie, one znikną po pewnym czasie. Teraz tak, ustawiacie sobie jedną, drugą barierkę i na to dywanik, pach i macie piękny stolik. Czyli tak, pierwsza rzecz, bardzo prosta, nie? Tu to pokasujemy, żeby to nam wszystko ładnie wyglądało, ma być porządek. Druga rzecz, ten stolik jest nieco trudniejszy, ale też jest fajny i robimy go tak samo, tutaj jest bariera w środku, ale on ma klapkę tą metalową, a tą metalową klapkę to my sobie nie możemy tak postawić łatwo, że jak tak położymy, ona żeby stanęła, że tak powiem, w pionie, to musimy dać jakąś energię. Dlatego ja sobie wziąłem i też pokażę wam ten trik. Tu pod spód wrzucajcie sobie, albo możecie tam od spodu przyłączyć dźwignię i włączyć. Tylko wiecie co, musiałbym postawić tak. Jeszcze raz. I wtedy ona się w tą stronę otworzy, nie? I pod drugi tak samo włączacie, znaczy kładziecie zasilanie i po prostu macie dwie takie stojące sobie kratki. No to kładziemy po prostu tylko dywanik z shiftem, żeby nie było. Z shiftem, albo jak macie czasem problemy, to tutaj w ten rand dywanu zawsze sobie dajcie. Nie wiem, czy to widzicie, tak. I wtedy idzie też dalej. Na przykład nad wodą można tak przeprowadzać dywan. Dobra, no i kolejny stolik to jest też taki już bardzo, bardzo prosty. I jak są czasem w pubach takie metalowe, gdzie piwo pijemy i jak rozlejemy, na przykład to leci takimi dziurkami. To właśnie taki stolik mi tutaj. Taki stolik mi to przypomina. I teraz nawet jeżeli bym wziął. Przypuśćmy jakiś sobie schodek, to możemy zrobić pach, pach, pach. To nawet nie będę robił tego drugi raz, bo po prostu prosto jest, jak bez problemu to zrobicie. No i też taki stolik, gdzie tutaj możecie sobie zrobić, na to położyć wełnę. A też jeszcze wam pokażę, bo ja na przykład w tym teksturpaku mam taką fioletową podstawkę tutaj w tym tej pałce Endu, pach. Jak sobie zrobimy blat tego samego koloru, to nawet całkiem ciekawie to wygląda. Ok, moi drodzy, szybko, krótko, ale na temat, myślę, że wam się to przyda. I piszcie w komentarzach, co chcecie jeszcze, żebym wam pokazał, jakie elementy i ewentualnie to dla was nagram. Także trzymajcie się bardzo ciepło. Dziękuję za wszystkie lajki i komentarze. Pa, pa!